Dreamers, eksperci w izolacjach. Marchewka.pl, drewniane schody, podłogi, wnętrza. Czy dzisiejszych emerytów i rencistów stać na lekarstwa? Bezpłatne leki dla seniorów to jedna z obietnic wyborczych nowej władzy. Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Razem ze mną w studiu Marek Hok, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy czeka nas rewolucja w aptekach? Problem naprawdę jest bardzo wielki. Dotyczy on ponad 3 milionów ludzi, 3 milionów Polaków, którzy są w grupie wiekowej 75+. Oczekiwali oni oczywiście na bezpłatne leki, które były zapowiadane, tak to się nie stało. Z jakimi kosztami muszą się liczyć seniorzy, jeżeli co miesiąc kupują te lekarstwa? Powiem tylko, że w roku 2015 generalnie ta grupa wiekowa wydała na leki, wszyscy wydaliśmy na leki ponad 4 miliardy 300 milionów. Z tej wielkiej sumy 2,5 miliarda to były środki, które były przeznaczone na refundację, na leki, które były sprzedawane w aptekach ze zniżką 30-50%. I w tej grupie 2,5 miliarda aż 800 milionów to były wydatki, które były poniesione bezpośrednio z kieszeni właśnie tych ludzi wieku 75+, a 1 700 000 było refundacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale oprócz tego jeszcze 1 800 000 000 zł, to są olbrzymie sumy, to były pieniądze przeznaczone bezpośrednio z kieszeni właśnie tej grupy wiekowej na leki, które nie były refundowane, leki 100% i te pozostałe leki, które były sprzedawane bez recepty. Więc widzimy, jakie to jest olbrzymie wyzwanie. I projekt, który był przygotowywany, i zresztą o tym głośno się mówiło, miał być w taki sposób przygotowany, że w tym roku będzie 500 milionów złotych przeznaczone na ten taki pilotażowy projekt. I okazało się, że w budżecie państwa znalazło się tylko 125 milionów. Jaka to jest wielkość, to jest łatwe do przeliczenia. Jednak z tego co wiem, to co roku ma być ta kwota zwiększana. Już w przyszłym roku będzie 250 milionów i w kolejnych latach także coraz więcej. Ale ja chciałem powiedzieć, jakie są koszty, które są poniesione przez pacjentów, a jakie są rzeczywiście te propozycje finansowania. Te 125 milionów to jest na ponad 3 miliony grupy wiekowej tej części społeczeństwa. To jest 41 zł rocznie takiej dopłaty, czyli miesięcznie wychodzi około 4 zł właśnie tych bezpłatnych leków, więc to jest chyba jakieś nieporozumienie, jest to zupełnie nieodpowiedzialne, nieprzygotowane. Sprawdźmy teraz, jak duże jest zapotrzebowanie na takie dofinansowanie leków dla seniorów. To jednak dużo się wydaje na te leki z tej emerytury. Wszystkie zmiany, które są korzystne dla ludzi starszych w ciężkiej sytuacji są na pewno warte poparcia. Jeśli już seniorzy to tacy, którzy potrzebują i trzeba by opracować jakiś katalog leków. Emeryci płacili całe swoje życie dla państwa, dlatego fajnie by było, jakby dostali coś w zamian. Emerytury słabo wychodzą, to chociaż żeby leki mieli. Gdyby podatki były mniejsze, to by leki były też tańsze. Senior to kiepsko stoi dzisiaj. Tak. Jest taka potrzeba. Ja uważam, że jest taka potrzeba. Okazuje się, że te dofinansowania do leków to bardzo istotna sprawa. Pan jako lekarz na co dzień spotyka się z takim dużym zapotrzebowaniem ze strony pacjentów? Oczywiście tak. Chciałem państwu powiedzieć, że w roku 2015 generalnie ta grupa wiekowa wykupiła 189 milionów opakowań leków, co stanowi, że na jednego z tej grupy wiekowej przedstawiciela około 5 opakowań miesięcznie. Więc skala tego jest olbrzymia. Dużym problemem będzie również to, że według ustawodawcy, projektodawcy, te leki będą mogły być wypisywane tylko i wyłącznie przez lekarzy rodzinnych. A to przecież większość z tych starszych ludzi chodzi do... Oraz pielęgniarki. No tak, ale wiemy, że pielęgniarki raczej nie będą tych leków pisały, to spadnie na barki i tak bardzo obciążonego lekarza rodzinnego, a tymczasem ci ludzie korzystają ze specjalistów, kardiologa, reumatologa, neurologa, onkologa i to wydłuży jeszcze bardziej kolejkę. A poza tym jeszcze aptekarze są w kolejności, którzy będą musieli w jakiś sposób kredytować te leki, bo dopiero po wykonaniu tego zlecenia budżet państwa, bo to nie Fundusz Zdrowia będzie płacił te środki, będą zwracane środki do aptek. Także jest dużo rzeczy nieprzygotowanych. Rzeczywiście bardzo jest potrzebny projekt, bardzo potrzeba wspomóc tym ludziom, ale to należało przygotować spokojnie, systemowo, a nie rzucić hasło wyborcze, które rzeczywiście było bardzo popularne, ale okazało się kolejnym niewypałem. Te prace trwają i miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostaną ukończone i ta ustawa zostanie wprowadzona w życie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę i dziękuję za uwagę.